Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajgert. Były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a od kilku lat dziennikarz. Dziś powiemy nareszcie. Donald Tusk ogłosił program Cela Plus. To jest coś, na co wszyscy czekaliśmy, żeby stało się jasne dla tych wszystkich, którzy okradali nas przez ostatnie 7 lat, którzy dopuszczali się przestępstw, jak chociażby Wąsik Kamiński, którzy nielegalnie inwigilowali opozycję, nielegalnie inwigilowali przeciwników władzy, bo nie każdy przeciwnik władzy jest opozycją. Oni, jak wiesz, Tomku, jesteśmy takim przykładem, gdzie najpierw nas inwigilowali, a potem staliśmy się przeciwnikami władzy. Wariatami, jesteśmy już wariatami, Jan. Teraz jesteśmy wariatami. To jest tak. W każdym razie ten program Cela Plus, to będziemy chcieli teraz dzisiaj Państwu odpowiedzieć, kto i na ile pójdzie siedzieć. No, bez wątpienia oczywiście zaczniemy od Jarosława Kaczyńskiego, ale oprócz tego taki początek, że jeszcze parafrazując Churchilla, że jeszcze nigdy tak wielu nie ukradło tak wiele w tak krótkim czasie w Polsce. To, drodzy Państwo, ja nie wiem, czy to jest powód do dumy dla Jarosława Kaczyńskiego, że z człowieka, który miał stać się emerytowanym zbawcą narodu, stał się chersztem bandy, która okradła Polskę za jego przyzwoleniem, bo on dziś uważa, że w tym wielkiej kradzieży, wielkiej grabieży, która już ma miejsce niemalże jawnie. No, przypomnijmy, 178 milionów złotych przelewane na jakieś spółki, krzaki powstające po prostu ad hoc, bo czegoś takiego to jeszcze nie grali. Jakiś tam barman zakłada spółkę w trakcie trwania konkursu i dostaje tam 55 milionów złotych na program informatyczny, który nie istnieje nawet w wyobraźni tych, którzy mają go. Drodzy Państwo, to jest coś takiego, że jakbym ja z Tomkiem gdzieś złożył papier i my byśmy powiedzieli, że chcielibyśmy zrobić jakiś super program i ktoś nam nagle przelewa 55 milionów złotych. I super. I my się w tym momencie zaczynamy realizować w Nie tworzeniu wiem i jaki, ale będzie dobry na pewno. Będzie dobry. Będzie dobry. no, gdyby Jarosław Kaczyński wiedział, że ten problem rozwiąże nasz problem i na przykład tego, to byśmy dostali nam pewnie nawet więcej niż 55 milionów dotacji. Szanowni Państwo, no panowie po prostu rozdają nie swoje pieniądze, czyli kradną na ogromną skalę. Dla nich to po prostu nie ma żadnego znaczenia. I to, co powiedział Tusk, ma kolosalne znaczenie. Jarosław Kaczyński musi wiedzieć, że skończy w więzieniu, że nie ma dla niego żadnej ucieczki przed tym, co on zrobił. I teraz powiedzmy sobie, tak jak powiem Tomku, Jarosław Kaczyński przede wszystkim zamach stanu. Jest karalne, drodzy Państwo, i to chyba w zasadzie sam zamach stanu. To się wydaje takie, ale jak to, jak gdzie zamach stanu? A bardzo proszę. Próba zmiany ustroju państwa bez wymaganej większości konstytucyjnej to jest właśnie zamach stanu. I to jest to, co zrobił Jarosław Kaczyński. Jarosław Kaczyński zniszczył w Polsce Trybunał Konstytucyjny w sposób nielegalny i to już jest zamach stanu. I to jest już skarane. Kiedyś Roman Giertych mu zwrócił uwagę, że siedzieć za zamach stanu idą tylko ci, którzy dokonywali nieudanych zamachów stanu. Jarosław Kaczyński właśnie zaczyna mieć ten problem, bo to nie jest jakiś genialny statek z Żoliborza, ale on coś tam kuma. No i on kuma, drodzy Państwo, jak ja lubię patrzeć na teraz na tą jego minę taką zabiedzoną na zasadzie, o kur... Jak on tak patrzy i po prostu ja się... Tomku, nie wiem jak ty, ale ja się cieszę, jak ja patrzę i widzę tą jego twarz, i tam nie widzę nawet promyka radości. Mamy to szczęście, bo to jest szczęście, że wiemy jeszcze sporo rzeczy, które Które nie wyszły. jemu nie pomogą, o tak delikatnie mówiąc, nie pomogą. I uwierzcie Państwo, nie jesteśmy na etapie kampanii prezydenta Komorowskiego, że musiałby przejechać zakonnicę w ciąży na pasach. Nie, 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 nie. Tutaj już naprawdę generał Kryzys.
i marszałek inflacja, czy Jan Ale Kuciński. plus tak, ale to, Tomku, ale tu oprócz tego mamy jeszcze. I mega złodziejstwo, i Właśnie mega. i mamy jeszcze, nie wiem jak to ująć, oberdywersanta, generała Mejle Dworczyka, który już zmierza, drodzy Państwo, z konkretnymi. Generał Bazucha, Ten. Ten. wybitny stratek, prawda? Poczekajcie, tylko wytrzeźwieję i już idę. Za chwilę będę. Maksymalnie będzie za 3 dni. Przywieźcie mi garnitur, bo muszę mieć nowy, tak? Czy kolejny zdyszany facet, którego najbardziej interesują plotki i tak jak to mówi pan minister Sikorski, ma swoje fascynacje. No, tymi fascynacjami tej roboty nie zrobi. Ale Tomku, Nie to nawet nie chodzi o, to nie chodzi o robotę. To. jest szanowany przez jego podwładnych, przez podwładnych. Oni tak naprawdę, drodzy Państwo, dzisiaj tylko i wyłącznie puszczają fejkowe sondaże, tylko w które oni sami już chyba wierzą. To też jest, zaczyna być śmieszne. To chyba ma tylko nastąpić coś takiego, że jak przegrają te wybory z Kretesem, to powiedzą, że to jest fałszerstwo, ponieważ w sondażach, które sami robiliśmy, mieliśmy tak dużo procent. Oni w tej chwili wiedzą o tym, że ich i to jeszcze, i to, i oni już tracą wyraźnie nie są już liderami w sondażu, jeszcze przed tym, jak ta opozycja się połączyła, jeszcze zanim kryzys zaczął na dobre funkcjonować. Ta ich propaganda mogła działać wtedy, kiedy ludziom było, żyło się lepiej, bo prawda jest taka, że w momencie, w którym oni rzucili dużo pieniędzy, inflacja była mała, to lata 2015-16 do 2019 do końca roku to były lata no, gigantycznej konsumpcji. Tylko, że w tym czasie oni systematycznie pogarszali warunki prowadzenia biznesu w Polsce. I to jest taka trochę, ja to porównywałem wtedy. Mam dowody jako jeden z nielicznych ludzi. Ja pisałem wtedy, że to, co oni robią, to się skończy Wenezuelą. I wtedy wszyscy mi mówili, pukali się w głowę, że ta nienawiść do PiS-u mi po prostu zaćmiewa umysł. A ja, drodzy Państwo, umiem liczyć. I to jest trochę to, jak mnie teraz pytają, jak ja to przewidziałem. To jest, drodzy Państwo, widać. Jest taki moment pod koniec, jak się zaczyna 2020 rok, gdzie oni po prostu. W dokumentach NBP są takie inne czynniki, gdzie nagle po prostu zaczynają drukować pieniądze bez opamiętania. Oni po prostu zrobili nadpodaż pieniądza. Co to, drodzy Państwo, oznacza? No po prostu okradli nas. Ja już to powtarzam wszystkim. Ale Tomku, palich o to, że nas okradli. Za to akurat nie będą siedzieć, bo za chociaż teoretycznie za łamanie konstytucji, bo to okradziono nas przy pomocy złamania konstytucji, to również, drodzy Państwo, brak Trybunału Konstytucyjnego jako organu do skontrolowania oszustwa wielkiego, jakim było kupno długu rządu PiS-u przez Narodowy Bank Polski za pośrednictwem banków komercyjnych, to jest moim zdaniem zarzut kryminalny. Ja będę lobbował jako dziennikarz, jako publicysta, obywatel, aby nowa prokuratura zastanowiła się, czy jednak nie dość, że nie postawić zarzut złamania konstytucji, to jeszcze działania na szkodę Skarbu Państwa, bo żeby ubrać to w pozory legalności, dołożono pośrednika, który przerzucił dokumenty z jednej kubki na drugą i wziął za to po prostu setki milionów złotych wynagrodzenia. No więc Jarosław Kaczyński to jest naprawdę, drodzy Państwo, naprawdę nie mniej niż 25 lat. I to jest, to wiadomo, że to jest dożywocie w jego przypadku. Tak naprawdę to w ogóle nawet z całym szacunkiem, jak się patrzę na pana prezesa, to nie jest, drodzy Państwo, żadny hejt, ale ja tam myślę, że on może mieć problem z dożyciem do prawomocnego wyroku w jego sprawie, no bo to są te sprawy po prostu, które się ciągną latami. Natomiast u niego to jest ileś tych spraw. U niego to jest sprawa zamachu stanu, bez wątpienia, w którym wziął udział. Jest sprawa przyzwolenia na ordynarne złodziejstwo. Pamiętajmy, respiratory. Kiedy Jarosław Kaczyński wszedł do rządu jako wicepremier do spraw bezpieczeństwa, zrobił rzecz, która jest klasycznym matactwem, czyli powiedział, że
On prosi, żeby się od tego odpieprzyć, że to jest wszystko. No to wam oczywiście tutaj ładniejsze słowo powiedział. Powiedział, że wszystko jest okej. Tak, Gazus. czyli po prostu wysłał sygnał do prokuratorów, do funkcjonariuszy służb specjalnych zajmujących się sprawą, że mają się odczepić. Klasyczna zabawa. Teraz jeszcze wyszło, Wirtualna Polska opublikowała, że ten dyrektor z agencji wywiadu, który się zajmował tą sprawą, wylądował teraz w spółce zależnej Orlenu w Czechach i po prostu kosi gigantyczną kasę. Oprócz tego po prostu, że ułatwił okradzenie polskiego budżetu na ponad 150 milionów złotych. Bo drodzy Państwo, oni tam coś podają, że jakieś respiratory odzyskano, jakieś tego. Nieprawda, drodzy Państwo. Żaden z tych respiratorów, które oni wzięli i zajęli, które dostali, to drodzy Państwo, to jest jakiś towar z demobilu, który się do niczego nie nadaje. To oni sobie, drodzy Państwo, wpisali, że od... nowy deal. I Kaczyński mu tego nie zabiera, tego nie przerywa. Ty no mówisz o 370 tysiącach laptopów. Laptopów dla dzieci. No tak, ale to też jest historia tego typu, że Janusz Cieszyński odpowiada na ten przetarg, znowu doprosił CBA, tak jakby to CBA w wypadku respiratorów pomogło. I przetarg jest ewidentnie ustawiony pod komputery z procesorami firmy Intel. I to jest po prostu ewidentne. To też są, drodzy Państwo, przestępstwa. Pisanie takich specyfikacji, żeby wygrały je konkretne firmy, to, drodzy Państwo, to jest abecadło, tylko że to jest przestępstwo. To znaczy takie specyfikacje powinny być napisane w taki sposób, aby dać konkretny sprzęt najlepszej jakości za jak najtańszą cenę. Oni po prostu już nie mają tutaj hamulców moralnych żadnych. Ale jedźmy dalej. Kto dalej, Tomku? Mariusz Kamiński. Tak, będzie trzeba wrócić do pełzającego zamachu stanu. Zrobili to Rosjanie rękami swojej agentury. Ale to o tym powiedzieliśmy, Jarosław Kaczyński. Ale wiadomo, że tam jeszcze będzie parę osób, które będzie też odpowiadało za to. Ale to jest jedna rzecz. To jest zapełzający zamach stanu, który się nie udał, ale który w Polsce zdemolował. I zegarek, szanowni państwo, przy tym złodziejstwu, pomyślcie sobie tutaj taśmy przy turecie Obajtka, gdzie wychodzi, no i mówi Bartłomiej Sienkiewicz o tym, że mamy państwo z tektury. No to teraz jakie mamy państwo, pomyślcie. I wynika z tego, że chłop był przewidujący i wtedy widział zagrożenia i chciał je zlikwidować. Ale sami Pani państwo... Państwo, znaczy to jeżeli chodzi o aferę na taśmach... Na taśmach... 500 złotych. Platform... Nie, Tomku, to o coś innego chodzi. Żadna z tych pisma prokuratury 7 lat, żadnej ze spraw, które zostały podsłuchane, nie zrobił. Było owszem parę ciekawych rzeczy, ale nie akurat w taśmach polityków, tylko w taśmach biznesmenów. Natomiast też z niezrozumiałych przyczyn nie zrobił. Ja, drodzy Państwo, nie wiem, jak to jest z tymi ludźmi z PiS-u, czy oni czegoś nie chcą robić i czy chcą robić, tylko nie umieją. A jeżeli nie chcą, to czy po prostu się nie dogadują i czy nie ma jakiegoś cennika, ile trzeba zapłacić, żeby sprawa nie była robiona. No bo jest parę takich spraw, które po prostu spieprzyli ewidentnie. No mają sprawę Ciechu, którą pięknie zrobił w raporcie Najwyższej Izby Kontroli pan były szef NIK-u, pan Kwiatkowski, który był ministrem sprawiedliwości w rządzie Platformy Obywatelskiej. On zostawił raport, który w sposób bardzo precyzyjny określił, gdzie popełniono przestępstwa przy prywatyzacji, zaniżając wycenę Ciechu. To była sprawa bardzo czysta i prosta. A nagrało się akurat na taśmie, jak Jan Kulczyk, biznesmen, mówił o tym, że ustalił z innymi uczestnikami rynku, że nie będą z nim licytować. To jest przestępstwo na rynku kapitałowym, jeżeli ktoś ogłasza wezwanie, a wcześniej się dogaduje z innymi uczestnikami rynku, że oni nie będą go licytować, to jest, drodzy Państwo, przestępstwo. Wielu osób w ogóle nie rozumie istoty przestępstw giełdowych w Polsce przez te 30 lat, gdyby patrzeć na to, ile osób zostało skazanych, to jest, drodzy Państwo, jakieś naprawdę symbolika rzędu kilku osób za jakieś naprawdę drobne rzeczy.
poważne przestępstwa, jeżeli na przykład w Stanach Zjednoczonych jest to jedno z najcięższych przestępstw. Tak, dlatego że podważa zaufanie ludzi do inwestowania na giełdzie. Drodzy Państwo, znam wielu ludzi, którzy nigdy w życiu nie zainwestują pieniędzy, grosza nie zainwestują na warszawskiej giełdzie, ponieważ uważają, że to jest jedna wielka gra w trzy karty. To nie jest inwestycja, to jest po prostu uczestnictwo w czymś, co jest po prostu od początku do końca oszustwem. Ponieważ nikt nie ściga realnych oszustów, nikt nie ściga ludzi, którzy dokonują tak zwanego insider tradingu. Insider trading to jest wykorzystanie informacji poufnej, wykorzystanie informacji, co do której nie miał rynek. Ja pamiętam taką historię sprzed ponad dekady, kiedy jeden z właścicieli firmy medialnej notowanej na giełdzie, zresztą kiepskiej firmy, ale to nieważne, miał korzystny raport dla swojej spółki i dzień przed opublikowaniem tego raportu z siedziby spółki jego ojciec i jego teść tam dokonali zakupów, tak zwana krótka sprzedaż, czyli po prostu, żeby obliczono na to, że następnego dnia kurs wzrośnie po publikacji tegoż raportu. I no, drodzy Państwo, tam była kwota, która zarobku to nie była jakaś wielka, to były kwoty rzędu 100 tysięcy złotych, no ale też nie są małe. No więc, drodzy Państwo, no, KNF wysłał to do prokuratury, a prokuratura to umorzyła. No więc w Stanach Zjednoczonych, drodzy Państwo, to w ogóle nie byłoby żadnego procesu, bo kolesie by zostali wezwani, pokazano by im papiery i powiedziano by tak, 5 lat bez procesu albo 15 z procesem. I teraz tak, i oczywiście grzywna tam razy 3, razy 4 to, co ukradliście, bo to jest kradzież. Jeżeli dostajesz po prostu informację, o której wiesz, że jest stuprocentowo pewna i biegniesz z tą informacją i kupujesz coś, bo wiesz, że się następnego dnia coś zrobi, to drodzy Państwo, taki człowiek jest po prostu tym. Uprzywilejowany, że inni ludzie nie mają tak. możliwości. W Stanach Zjednoczonych nawet jest coś takiego, że jak jesteś inwestorem i wykonujesz bardzo nieoczekiwany ruch, który ci przynosi dużo pieniędzy, to oni cię wzywają. Jak nie potrafisz przekonująco wytłumaczyć, dlaczego to zrobiłeś, to oni ci postawią zarzuty. Masz problem, po prostu masz duży problem. Tak? Nie, masz po prostu wyjaśnić, w jaki sposób racjonalnie przyszedłeś do tego, do takiego wniosku. Że zarobiłeś na przykład na właśnie na czymś takim, po prostu jak to przewidziałeś, jak to zrobiłeś. Jeżeli tego nie zrobisz, to cię po prostu prokurator rozszarpie, bo oni podchodzą do poważnie. Ale Tomku, na przykład mamy, o, jak jesteśmy przy giełdzie, to wracamy do, na przykład do człowieka, który na pewno będzie miał problem. Drodzy Państwo, Jacek Porażka Sasin, człowiek, który ogłosił podatek od nadmiernych zysków, który spowodował wyparowanie z giełdy kilkudziesięciu miliardów złotych. No i teraz, drodzy Państwo, nie, tak jednym zwana... SMS-em, szanowni Państwo, no SMS. Nie, jednym tweetem. Twitter. Ale to mniej więcej się zgadza, SMS, czyli ten do tego. I ten tweet, drodzy Państwo, teraz czym jest problem? Jeżeli ktoś wiedział o tym, że będą spadki i zagrał na giełdzie na te spadki, to bardzo dużo pieniędzy zarobił. I teraz jest pytanie takie, znaczy, bo oczywiście przepraszam za określenie pana Jacka, może on jest po prostu zwykłym nieodpowiedzialnym debilem, który wpisuje takie rzeczy, nie mając w ogóle pojęcia, że na tym można zarobić. Ale oni teraz znowu chcą wrócić do opodatkowania zysków gier, znowu wymyślają, wracają do tego samego. Znowu, teraz czytałem, znowu wracają do tego samego. No tutaj, no, oni się nie uczą na błędach. Gier? Tylko, że teraz u nas jest ale taka... Ale z gier, Tomku, bo ja nie zrozumiałem. Teraz ostatnio wrócili do koncepcji, żeby te firmy, które mają olbrzymie w tej chwili zyski, te firmy, które produkują gry komputerowe, żeby obciążyć je olbrzymim podatkiem w tej chwili. I wracają do tej koncepcji. Już wcześniej ta koncepcja była tutaj. Ale wiecie Państwo, do czego to doprowadzi? Do wielkiej wyprowadzki polskich firm. Jest takie państwo, drodzy Państwo, nazywa się Irlandia. Niektórzy mylnie wskazują, że to jest taki przykład wielkiego cudu gospodarczego, ponieważ Irlandia ma gigantyczny PKB, czyli produkt krajowy brutto. Natomiast po prawdzie Irlandia jest bardzo bogatym państwem, ale uwaga, tylko nieznacznie bogatszym od Polski, a ten wielkie PKB
nie przekłada się w żaden sposób na zamożność Irlandczyków. Dlaczego? Dlatego, że Irlandia po prostu stworzyła genialne warunki dla prowadzenia biznesu i między innymi jest tam, Google prowadzi swoje wszystkie europejskie transakcje z terenów Irlandii. Tylko sama obecność Google podnosi im to PKB tam po prostu nie. Tak, tylko że wiecie, drodzy Państwo, niewiele to wnosi tak realnie do zamożności Irlandczyków. Tak naprawdę Irlandia, tak jak wspomniałem, ma realny poziom życia niewiele lepszy niż w Polsce. Oczywiście mają znacznie lepszy rząd i oni idą do góry, a my idziemy w dół. To, drodzy Państwo, tak naprawdę ja nie zdążę, jak wszystkim tłumaczyłem i to było szczere, że ja chciałbym się mylić. Jarosław Kaczyński ma jakiś genialny plan, że Jarosław Kaczyński schodzi na peryskopową i on po prostu się wynurzy w pewnym momencie, wszystkich zje i Polska będzie po prostu jakimś wielkim tygrysem Europy. Prawda jest taka, że Kaczyński rozpierdala kasę po prostu, którą zebrały poprzednie rządy. Jesteśmy w tej chwili gołodupcami, nie mamy nic odłożonego. Normalnie po 4 latach gigantycznej prosperity powinniśmy mieć po prostu gigantyczne rezerwy, które teraz powinniśmy sobie spokojnie upłynniać, żeby wychodzić na miękko z kryzysu. Bo tak to się robi, drodzy Państwo, że w czasach prosperity się gromadzi środki, a w czasach kryzysu się je wydaje. Tymczasem Jarosław Kaczyński wprowadził nową ekonomię. W czasach prosperity wydawał więcej niż zarabiał. To wyobraźmy sobie kolesia, który, drodzy Państwo, miał 40 tysięcy zarobków i oprócz tego dostał świetną kartę kredytową na drugie 40 tysięcy i miesięcznie wydawał 70. No i tak to jest, tak właśnie prosperował Jarosław Kaczyński. Tylko jak się tak zarządza państwem, to potem następuje twarde lądowanie. Ale jak ta pensja zjechała mu do 10, on dalej chce wydawać 70. No i tak, ale to jeszcze jedna rzecz, drodzy Państwo, bo to jest materiał o tym Tomku Cela Plus. Mariusz Kamiński. Cała polityka węglowa. Tomku Cela Plus. Mariusz Kamiński. Za co? Mariusz Kamiński. Przede wszystkim za bezprawną inwigilację Pegasusem. Zahodowanie mafii. Zahodowanie grup przestępczych. Bo ale on sobie... podzielmy, to są osobne przestępstwa. Pierwsze przestępstwo to jest używanie Pegasusa do... To też... Tak, tutaj też im się wydaje, że to, drodzy Państwo, to ja teraz wam coś powiem, chłopaki, a wy jesteście pewni, że wy nie byliście pegazusowani? I teraz jest pytanie takie, jak się Kaczyński wytłumaczy z faktu, że jeszcze będąc szeregowym posłem w 2019 roku dostawał wydruki i nagrania z Pegasusa Brejzy, z Pegasusa Giertycha, i z wielu, wielu innych Pegasusów. Z otoczenia prezydenta Dudy. Też. To są rzeczy, tylko za te rzeczy to jest 15 lat. Bo to jest jakieś gigantyczne złamanie prawa do prywatności, do tego, ale przede wszystkim złamanie prawa ingerencja przez... w wybory w związku z tym Pegasusem. A właśnie. Ingerencja wyborów. W zasadzie de facto, drodzy Państwo, wyborów z 2019 i 2020 roku możemy uznać w ogóle za nieodbyte. I to jest tak, więc to też są ludzie, którzy za to biorą kryminalną odpowiedzialność. Oczywiście Wąsik, ten Sancho Panza, kurczę, po prostu koleś, który, drodzy Państwo, ja z Tomkiem zamierzam pisać niedługo scenariusze filmowe. My niczego nie musimy, drodzy Państwo, tworzyć żadnych postaci. Mamy takie barwne tutaj. Weźmy na przykład właśnie, no, czy można sobie coś wyobrazić, to taki mały, zakompleksiony kryptogej, szczujący na innych gejów, prześladujący wszystkich bardzo bardziej wybitnych w swoim otoczeniu, spiskujący z... mającym też problemy z własną seksualnością, innym bezpieczniakiem, który po prostu przychodził i przynosił mu co najlepsze plotki i oni tam razem po prostu siedzieli i wysłuchiwali, że ten to z tym, tamten to z tamtym. Przepraszam, drodzy Państwo. Kradł benzynę. Brudziński, który kiedyś kradł buty. Ludzie mianowani na ministrów spraw wewnętrznych.
Kamiński z problemem alkoholowym, złamany przez służbę bezpieka. Bezpieczeństwa jako 16-letni chłopak, który nakłamał w ankiecie bezpieczeństwa nieprzyjęty. Ale tu już nakłamał w ankiecie bezpieczeństwa, drodzy Państwo, jako dorosły mężczyzna. 43-letni, to już, drodzy Państwo, to są już takie zupełnie poważne przestępstwa. Natomiast oczywiście Kamiński, Wąsik, tak, ale dalej jedziemy. I Sasin, no nie tylko za manipulację giełdową odpowie, Sasin odpowie za oczywiście Pocztę Polską, za wybory, za 70... Zaś to pan Tak? minister Sasin powinien porozmawiać o skoku Wołomin. Ja temat znam doskonale. Tak, ale Tomku, skok Wołomin to jest jedno, natomiast... Znaczy, wiesz, skok Wołomin to jest również Bierecki. I w ogóle skok to jest ten główny Powiem w ten sposób, drodzy Państwo. Prawy Kaczyńskiego. To jest tyle spraw, że skok... Do rana. Tomku, ale afera skoków to jest, ona jeszcze była za rządów Platformy 2007-2015 i oni się bali tego dotknąć. Ja, drodzy Państwo, przygotowałem bardzo mocny materiał dla Rzeczpospolitej i dla Uważam, że, który został sprawdzony przez prawników właściciela. Wszystko zostało tam po piątym przecinku i materiału nie wydrukowano, nie dlatego, że był w jakikolwiek sposób była wątpliwość co do tego, czy wygramy procesy, czy nie wygramy, tylko jak mi wytłumaczono, po prostu ten materiał mógłby spowodować po prostu upadek systemu finansowego, no bo jakby ludziom pokazać, że po prostu to było wszystko, że to były wydmuszki. Skok był nawet w ABW i w dodatku upadł i nie poddawano pieniędzy, no ale to już zostawmy to. Ale to tak, to było, tam były tam jakieś te kasy takie, te zakładowe. Natomiast tu mówimy, to już, ale to, Tomku, właśnie dlatego, ale tu nie mieszajmy naprawdę, koncentrujmy się tylko na tych przestępstwach, program Cela Plus. Jak takie... Tworzenie wielkiego koncernu multienergetycznego i wszystkie tak, związane z tym. Ale nie, to teraz znaczy przede wszystkim prywatyzacja, za prywatyzację grupy Lotos, za sprzedaż tych 30%, które sprzedano wraz z kontrolą. Ja wam Państwu jeszcze raz powtórzę. Osoby, które to przeprowadziły, te 30%, powtórzyły schemat, który w 1999 roku zrobiono przy jednej z największych afer w Polsce, czyli aferalnej prywatyzacji polskiego towarzystwa PZU, Polskiego Zakładu Ubezpieczeniowego. Odkręcanie tej prywatyzacji zajęło kolejnych kilkanaście lat. To nie chodziło o to, że PZU nie można było sprywatyzować. Chodziło o to, że gdyby zrealizować go według tamtej wyceny i tamtych mechanizmów, to PZU zostałoby przyjęte za około 6 miliardów złotych przez taką maleńką spółeczkę Eureko, która tak naprawdę chyba w ogóle powstała tylko po to, żeby przejąć PZU. Ja pamiętam, że w tamtym czasie aktywa, same nieruchomości były warte w granicach 80 miliardów złotych i oni chcieli oddać kontrolę wtedy nad tym za 6 miliardów, ale potem jeszcze na dodatek ta sprawa się nie skończyła potężnym rozliczeniem, czyli ujawnieniem tego, kto za tym stał, unieważnieniem umowy, tylko w końcu tego nieszczęsne Eureko wykupiono i tam kolesie zarobili, tylko nie tyle, ile myśleli, ale i tak to był biznes ich życia. Ja mam wrażenie, ja mam wiedzę oczywiście, że ludzie, którzy przygotowywali i brali udział w transakcji Eureko, stają też w części, tak panowie, ja was widzę. A jak ja was widzę, to oznacza, że nie tylko ja was widzę. I oni stoją też w części za tą prywatyzacją. Tak naprawdę to jest jedna wielka kradzież, dlatego że się sprzedaje 30% akcji za, po pierwsze, symboliczną kwotę, której nawet nabywca nawet nie musi wykładać, bo ją dostaje z zysku spółki, ale oprócz tego on dostaje faktyczną kontrolę nad firmą. No, drodzy Państwo, za coś takiego to jest po prostu kryminał. I co robi w tym... milionów, Janku. Tomku, ale co robi w tym czasie Sejm? Sejm uchwala
ustawę, która zdejmuje odpowiedzialność karną z zarządu, z Obajtka i z tych innych wszystkich minionów za sprzedaż tej rafinerii w ten sposób. Ja wam powiem, panowie, że będziecie sobie mogli w celach po prostu powiesić tą ustawę, bo ona tak wam pomoże. Trzeba nie znać specyfiki prawa. Powiem wam, że musielibyście naprawdę mieć bardzo dobrych prawników, bo to, drodzy państwo, mniej więcej myśl, to ja wam wyjaśnię, jak to chodzi. To znaczy, jeżeli nagle zamierzacie zastrzelić kogoś i uchwalicie ustawę, że w ten jeden dzień zabójstwa będą legalne i myślicie potem, że ta ustawa o tym, że to zabójstwo było legalne, no bo myśmy uchwalili ustawę, że tego dnia można wszystkich zarżnąć po prostu bezkarnie. Jak wy myślicie, że potem to się wam, że to wam ujdzie na sucho, to panowie, tak nie będzie. Więc oczywiście. Te wszystkie krzyki dotyczące dywersyfikacji i uniezależnienia się od dostaw rosyjskich, no widzicie Państwo, co się dzieje. To jeden wielki wał. Jeden. Raz, że w ogóle widzimy wciąż Rosję na fakturach. Dwa, drodzy państwo, tam jest kwestia, ale Tomku, to szczerze mówiąc, przy tym nawale rzeczy do odpowiedzenia prawnie, no to jest tego druga kolejna rzecz. Wszyscy ci, to tak jak ty powiedziałeś, hodowanie mafii. My jesteśmy w stanie udowodnić, i ty to udowodnisz w sądzie, a jak nie w sądzie, to w prokuraturze, jak pewnie się zmieni władza i nowa prokuratura wycofa te sprawy z sądu, bo po co? To tam nie ma żadnych materiałów, natomiast są tylko i wyłącznie Szanowni materiały Państwo, do. powiedzieć, że po raz trzeci sąd nie zgodził się na tą kombinację prokuratury, żebym był sądzony za ten telefon, który wykonał do mnie pan Karpeta, czyli wiceszef CBA, Albo pan Oczyczek, bo ty cały czas nie wiesz, kto wykonał ten telefon. a nie pan Ocieczek. I sąd po raz trzeci powiedział, że nie. Jeżeli Dobrze, chcecie Tomku, prawa. ja muszę znowu wytłumaczyć. Szanowni Państwo, w 2018 roku, kiedy Tomek został zatrzymany po raz pierwszy w sposób nielegalny, jeden z funkcjonariuszy przekazał bez zgody prokuratora telefon Tomkowi, który stał z adwokatem i którego podsłuchiwał zresztą nielegalnie rozmowę, ale to już jest mniejsza z tym. No i w tej rozmowie powiedział pan wiceszef Ocieczek chce z panem porozmawiać, CBA. No i tak w ten sposób Tomek się dowiedział, kto z nim rozmawia. I następnie dostał ultimatum, że jak nie chce iść siedzieć, to ma się otworzyć i obciążyć Donalda Tuska, Krzysztofa Bondaryka i Pawła Wojtunika, byłego szefa CBA, Krzysztofa Bondaryka, byłego szefa ABW. No i żeby móc przemyśleć tą sprawę, dano mu całą dobę opóźniono procesowanie. Tomek niestety nie zrobił tego, co powinien był zrobić, no ale to jeszcze powiedzmy zwalamy na karb szoku, czyli nie wszedł na salę sądową wtedy i nie powiedział, że doszło do takiej sytuacji, tylko zgłosił to dopiero po wyjściu. I drodzy państwo, po wyjściu Nie wszczęto. słuchał Janku w tym sądzie. Co? Mnie tam nikt nie słuchał w tym sądzie. Ale to inna sprawa. No, prawda jest taka, że jeszcze wtedy, jeszcze do tego wyroku, jeszcze pewnie wierzyłeś, bo tak rozmawialiśmy, że jeszcze wierzyłeś, że to się wszystko i nie chciałeś po prostu odpalać Byłem wszystkich. pewien, że po tym, co ja powiedziałem, to ja nie będę zamknięty w ogóle. No, natomiast oni po prostu, drodzy państwo, ukrywali fakt, przed prokuraturą ukrywali fakt, że Tomek dla nich pracował. I dla CBA. I robili to przez ładnych kilka miesięcy. Po prostu nie chcieli przekazać materiałów potwierdzających współpracę Tomka z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym. I w pewnym momencie no oczywiście przekazali, no bo w końcu musieli. Natomiast co Tomek się tak siedział, to było jego. Natomiast za to też oczywiście będą siedzieć, ale to są różne rzeczy. I próbują oskarżyć o to, że on złożył fałszywe zeznania, ponieważ śledztwo po jego wyjściu wykazało, że doszło do telefonu, ale zdaniem prokuratury rozmawiał z nim nie wiceszef Grzegorz Ociczek. Ale uwaga, nielegalnie miał z nim rozmawiać ówczesny dyrektor Daniel Karpeta. I teraz, drodzy państwo, no, konia z rzędem temu, na czym ma polegać kłamstwo delikwenta, który dostaje telefon od funkcjonariusza CBA, który mu mówi i co potwierdza adwokat, że to rozmawia z panem Ocieczek. No to jaki ma interes Tomek w zmienianiu tożsamości człowieka, który się nielegalnie z nim kontaktuje? I oczywiście prokuratura, która stwierdziła, że doszło do tego nielegalnego kontaktu, w ogóle nie prowadzi wniosku.
w zakresie matactwa, czy śledztwa w zakresie matactwa, do którego ewidentnie doszło, przez ten akt oskarżenia, który oni złożyli, dowodzi tylko tego, że jakiś koleś po prostu ze służb, czy to Karpeta, czy to Ocieczek, czy oni obaj, bo to też jest ciekawe, drodzy Państwo, że prokuratura nie chciała ustalać, z czyjego telefonu dokonano... Nie mieli bilingów, trzeba już. Nie mieli bilingów. Mieli. Jeszcze wtedy mogli. Mieli. Oczywiście. Jeszcze wtedy właśnie mogli, jeszcze wtedy, bo to było, Oni drodzy mają Państwo. od początku powstania CBA mają Ale taki. nie, ale to był, drodzy Państwo, kiedy Tomek złożył, to był grudzień, to jeszcze nie minął rok. I mieli możliwość zabezpieczenia bilingów i połączeń tego, żeby określić, z czyjego telefonu dzwoniono do funkcjonariusza. I dlaczego? Bo mogło być tak, na przykład, że funkcjonariusz był święcie przekonany, że jest to Ocieczek, ponieważ tak miał zapisane w telefonie u siebie, że dzwoniono z telefonu Ocieczka. Prosta historia, zresztą nie ma znaczenia. Wracamy, Tomek, ale jedziemy kto dalej. Mówiliśmy właśnie o nich zahodowanie mafii, czyli właśnie zahodowanie gangu przebierańców, za to, że sobie stworzyli organizację przestępczą, złożoną z kolesi. Ja mam takie, już w tej chwili takie informacje mamy, że to było w ten sposób. Ja nawet w 2017 roku tobie, ja tam z boku sobie stałem, nie przyszło do głowy, że funkcjonariusze, szefowie służb mogą tolerować, a potem się okazało, że ochraniać, zachęcać do powstania grupy, która buja się po tak zwanym mieście w Warszawie, to tak na fałszywych legitymacjach i opowiada jakieś takie kocopoły, zastrasza dziennikarzy, zastrasza ministrów, organizuje jakieś Bóg wie jakie biznesy. I dopiero potem nas olśniło, że oni w ten sposób po prostu realizowali nielegalne interesy i w razie wpadki, która nastąpiła, po prostu zamknęli tych kolesi do pierdla, wyrzucili klucz. Jeden tam posiedział 4 lata, drugi 5. No i kto tam będzie wierzył, kurczę, przebierańcą? No. Tego. No, a panowie po prostu realizowali tego. I to na charakterystyczne jest to, że kiedy 13 czerwca 2017 roku Tomek przekazał do CBA materiały, które oni myśleli, że zniszczyli, ale są kopie przekazanych i oczywiście są same materiały, no to, drodzy Państwo, oni przez 4 miesiące nic nie zrobili z tym gangiem przebierańców. Jak ja zaznawałem w tej sprawie, to prokurator Pustelnik, właśnie zapytałem, czy on już planuje postawić zarzuty 231 kodeksu karnego, czyli przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków, mówię Wąsikowi Kamińskiemu, bo ja mówię, bo przecież pan u siebie, panie prokuratorze, ma w kancelarii tajnej taką fajną notatkę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, gdzie jest napisane, że ja w Gazecie Finansowej jako redaktor i moi dziennikarze opisaliśmy prawdę odnośnie przebierańców w lipcu 2017 roku. A pan Kamiński i pan Wąsik, mając ten artykuł, te nagrania, które myśmy powiesili w internecie i notatkę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, nie zrobili nic. Poza oczywiście uruchomieniem jakichś operacji specjalnych przeciwko tobie, mnie i po prostu wszystkim dookoła. Więc mamy ich za gang przebierańców, za walkę. Funduszy, nie tylko CBA, kradzieży tak. Z funduszy operacyjnych. Tak, kradzieże funduszy operacyjnych, Cela Plus, fundusz operacyjny, z którego kradziono pieniądze, to są wszystkie służby, drodzy Państwo. Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Wywiadu, tu mamy wiedzę. AW, CB, w AW w ogóle, drodzy Państwo, tam są też jakieś gigantyczne afery nierozliczone. To są pieniądze, które ginęły, na przykład pieniądze, które były przekazywane przez BND, czyli wywiad niemiecki, na przykład na Białoruś, które jakoś tam nie docierały w tej wysokości, to powinny, bo było tak, jak to było. Chciałem ten wierszyk właśnie powiedzieć, ale tam imię jest złe, bo to szedł Piotruś przez wieś i worek piasku niósł i tam, a za... Nie, ale to Piotruś, bo zaraz będą kojarzyli z Nisztorem. Nie, to nie ten Piotruś. To Piotruś, Piotruś, Nisztor, Piotruś Nisztor już, drodzy Państwo, siedzi dzięki mecenasowi Giertychowi na ławie oskarżonych. Jego prawnicy mówią mu, że wyjdą z tego poprzez przedawnienie. To taka, ja już to wspominałem, to powtórzę jeszcze raz. Przedawnienie w tej sprawie to jest jakiś 2034 rok. Więc Piotruś, zmień prawników, ponieważ cię oszukują. W samej sprawie.
z Piotrkiem. 5 kwietnia jestem w Ale sądzie to, ale pisemnym. ty masz, nie, ty masz, nie, ty jesteś w innej sprawie. Tomku, ty sam go posadziłeś na ławie oskarżonych, to jest inna sprawa. Więc to jest ten sam paragraf, tylko że to jest inny paragraf, bo on jest posadzony przez mecenasa Giertycha nie z 212, tylko bodajże z 264 KH, czyli przez nielegalnego wykorzystania podsłuchów, czyli zarządzania taśmami, rozgrywania taśmami Sowy. To nie była robota dziennikarska. Piotr nie był tam dziennikarzem. Piotr był osobą, co do której ładnie to napisał Marek Falenta, że dziennikarz współpracujący z CBA, który otrzymywał taśmy po to, żeby publikować je w czasie, w jak najkorzystniejszych momentach dla PiS. No, drodzy Państwo, trudno o większe zdefiniowanie przestępstwa, jakim jest posłużenie się, drodzy Państwo, prywatnymi informacjami po to, żeby osiągnąć korzyść w postaci wywindowania jakiejś siły politycznej. Ale Bardzo to. dobrze, że jestem przebierańcem, którego ja osobiście pomagałem werbować do CBA, no, on tego nie przeskoczy. No, nie. No sam, zanim napisał, że jesteś przebierańcą, no sam napisał, że jesteś mega wpływowym człowiekiem pracującym dla ABW, potem dla CBA i wykorzystującym swoją. Że ogon macha psem, nawet to było tak, że ogon macha No, psem. no to jest tak, no właśnie. No i potem 3 miesiące później cię promował na Ośmieliło. przebierańcę. Tak, ale to będzie miał okazję opowiedzieć o tym, drodzy Państwo, skąd ta wielka zmiana i skąd to przed sądem. Ja myślę, Tomku, że na pierwszej rozprawie 5 kwietnia powinieneś zawnioskować o jawność tej rozprawy, żebyśmy wszyscy mogli na bieżąco. Prawda Nie nas wyzwoli. Prawda. ma powodu, żeby ta rozprawa była w jakikolwiek sposób niejawna. Natomiast, ale to się dzieje tu i teraz. Ale mówmy o tych tego. Jest jeszcze Wulka Kosowska, kolejny No, wielki wałek. 8 i 9 i 8 miliardów 900 milionów, tylko to, co pokazali nasi sojusznicy i co musieli przyjąć, Kamiński z Wąsikiem na klatę. Zobaczcie Państwo, te wszystkie takie najważniejsze sprawy ostatnio, które oni usiłują przemilczeć. W Wulce Kosowskiej służby Interpol i zagraniczne służby doprowadzają do tego, już robią takie bardzo poważne naciski, żeby zamknąć już tę operację specjalną, którą oni chcą prowadzić, bo chcą zarabiać pieniądze. Teraz kwestia tych papierosów na przejściu granicznym, sprawa, którą Kamiński usiłuje zakopać pod dywan, dołączając ją wtedy do sprawy wyroku na pana Poczobuta. Wiadomo, że to nie o to chodziło. Musieli wyaresztować całe przejście, pozamykać, wyaresztować iluś ludzi ze Straży Granicznej, celników. No, szanowni Państwo, i okazuje się, że tutaj wierzchołek Góry Lodowej w sprawie uczestniczył Interpol, w sprawie uczestniczyły też inne służby. Natomiast w kolejnej uczestniczyły jeszcze DAA. No, sprawa teraz, która została przekazana do sądu już po tym, kiedy my żeśmy zrobili materiały, musieli to ujawnić, to jest sprawa prania pieniędzy w tym mateczniku Kamińskiego, czyli w Żyrardowie, w banku spółdzielczym w Żyrardowie mniej więcej przez bardzo długi czas leżały sobie pieniądze w kwocie około 1 400 000 000 zł. Tak, w banku spółdzielczym, szanowni Państwo. Nikt się tym nie interesował oczywiście, żaden KNF. Pan Marek H., który został przez nich ostrzeżony, bo to tak można powiedzieć, zanim CBA do niego przyjechało na przeszukanie przy tej słynnej sprawie, kiedy nagrał go Leszek Czarnecki. Szanowni Państwo, Biznesmen, miliarder, właściciel dwóch banków. To przypomnijmy jedną rzecz, bo to jest ważne, drodzy Państwo. Szef KNF-u powiedział mu, że jeżeli nie zapłaci łapówki 40 milionów złotych, to straci banki. i stracił. I stracił, ale to jest, drodzy Państwo, zabawne, no, że koleś po prostu. W jakim państwie my żyjemy, że szef KNF-u odważa się zaprosić kolesia i. Został nagrany na tym, ale że w ogóle zaprowadzić tego kolesia, no przepraszam, no, znanego biznesmena i po prostu potraktować go jako, nie wiem, bo to jest, jak oni są głęboko przeżarci Kolega koru. rozmawiał z Hoffmanem, Janku, z Hoffmanem, który Ale chciał.
zawodzi bezkarność. Ale to jest, ale czy nie, no bezkarność, to drodzy Państwo, inaczej, to z kolei Hoffman, to też już przeskoczysz, ale zostawmy na Marku H. Marek H. po prostu jako szef KNF-u bierze do siebie człowieka i traktuje go tak jak biznesmena, dwa banki ma i mówi do niego, no chłopie, musisz odpalić 40 milionów złotych, Bo nie ma, nie wiem. bo inaczej stracisz wszystko. I potem się dzieje ta jedna rzecz, on Powołuje ujawnia. się na prezesa Narodowego Banku Polskiego. No. I teraz, ale zobaczymy, co się dzieje, drodzy Państwo. Następuje ujawnienie tej taśmy. I co się zaczyna dziać? Facet trafia do aresztu Marek H. na 2 miesiące, po czym nie dzieje się nic. Dlaczego na 2 miesiące, ani na 3, ani na więcej? Bo chodziło o to, żeby uspokoić tak jak ty powiedziałeś, że oni czekali wiele godzin, żeby on zdążył wszystko posprzątać u siebie w On biurze. wrócił z zagranicy, zdążył przyjechać. Tutaj nikt go na lotnisku nie zatrzymał, tylko pojechał do się do biura, zdążył. Żeby się wszystko udało. I teraz co się dzieje? No właśnie, właśnie nic się nie dzieje. Po tych 2 miesiącach facet wychodzi, wraca sobie do życia. Gdzieś tam ruszył jakiś jego proces. W ogóle kompletnie do niczego nie doprowadziło to śledztwo u nich. Natomiast z Leszkiem Czarzastym dzieje się to, że rusza maszynka do mielenia mięsa i zaczyna po prostu mu te banki powoli zabierać. Ale w międzyczasie, zanim jeszcze finalizują transakcję, przyjeżdża do niego Adam Hoffman, który mówi mu, że jest możliwość, żeby to wszystko jeszcze odwrócić, żeby taka propozycja ostatniej szansy, że w ramach przeprosin pan miliarder kupuje TVN dla PiS-u. I on przez Zbigniewa Ziobro załatwi tutaj Tak, ze ale wszystkim. nie. I na przeprosiny numer 2, no bo to duży grzech, to trzeba duże przeprosiny, zatrudnia bliskiego, bardzo bliskiego kolegę, brata ministra sprawiedliwości Witolda Ziobry na prezesa banku. O tym, jak bliskiego kolegę, to z tego co wiem, jest w pierwszej części rozmowy, która nie została jeszcze opublikowana. I wtedy się wszystko poprawi, to znaczy naprawią się stosunki z ministrem sprawiedliwości, ta telewizja zostanie odkupiona od miliardera z zyskiem, po prostu świat będzie piękny, te banki do niego wrócą, no po prostu się wszystko się skończy. No, drodzy Ten Państwo, no przecież to jest, ale to jest klasyczna, to jest definicja mafii. sam bliski kolega zajmuje właśnie na, no można powiedzieć, na wniosek brata Zbigniewa Ziobro 500 milionów euro. Ta sprawa, którą ja przynoszę do CBA i nikt jej nie chce. Jest z tego awantura. Ten Albańczyk, który mówi, że funkcjonariusze ABW chcą od niego No haracz, żeby to jeszcze, uruchomić. drodzy Państwo, muszę przypomnieć. W 2017 roku pan Michał Krupiński, który szukał pracy u pana Leszka Czarneckiego, wtedy jest jeszcze prezesem Pekao S.A., banku państwowego, upaństwowionego, i on tutaj, według tych informacji, które Tomek przekazał CBA, zatrzymał ogromną kwotę należącą, tak jak wszystko na to wskazywało, do grup przestępczych rzędu 500 milionów euro, tylko że ta kwota, no właśnie nikt nie wie do tej pory, co się z nią stało. A Tomek, jako człowiek, który pracował dla CBA, przyniósł wszystkie dokumenty do firmy we wrześniu 2017 roku i tuż po tym, jak je przyniósł, na polecenie szefa CBA, wiceszefa CBA Grzegorza Orcieczka, rozpoczęto przeciwko niemu operację, która skutkowała kilka miesięcy później jego zatrzymaniem i aresztowaniem. A właśnie doszło do tego, że oni się przerazili i tak jak Tomek powiedział, nikt nie chciał od niego tych materiałów na tą 500-kę wziąć. Bo to jest, drodzy Państwo, wszystko parzyło. I Tomek zrobił wówczas taką rzecz, że i tak im te materiały wcisnął. To, drodzy Państwo, jest taka rzecz, ale wyobraźcie sobie, jak Wcisnąłem to. ich przez ludzi Banasia, przez kas. Ja im wcisnąłem przez funkcjonariuszy kas. Ale chyba jeszcze jakoś. Natomiast chodzi o to, Janku, drodzy. ale jest jeszcze jedna sprawa. Zobacz, ten sam mechanizm funkcjonuje teraz, mówimy przy tych miliardzie 400 milionów w tym mateczniku Kamińskiego, w tym banku spółdzielczym. Tam zostaje aresztowanych no już po tych monitach
zagranicznych służb, chyba 4 osoby, wszyscy są na wolności. Tak samo jak przy aferze Wulki Kosowskiej. Zobaczcie Państwo, nieważne, że 8 miliardów 900 milionów, nikt nie siedzi, nie ma tam jakiegoś problemu. Tak samo tutaj 1 400 000, a de facto kwota przeprana, o której się mówi, to jest 3 miliardy 400 milionów. Facet wychodzi za kaucją 1 000 000 złotych, czyli tyle samo, ile dali Sławomirowi Nowakowi. I szanowni Państwo, a reszta tych ludzi to jakieś 50 tysięcy, 20 tysięcy. Nikt nie siedzi. Wszystko jest ok. Ja nie jestem za tym, żeby ludzi przetrzymywać w aresztach, ale zobaczcie Państwo, tutaj sama kwestia, no chyba zagrożenia karą tych kwot. No. Jest jeszcze jedno miejsce, o którym mówimy i sprawa, za którą będą siedzieć. Maile Dworczyka. Maile Dworczyka. Już jak teraz wiesz, kolejny temat. W mailach Dworczyka roi się od przestępstw. Tak, tak, drodzy Państwo, ujawnienie tajemnicy państwowej. Ale wiecie Państwo, co jest największym przestępstwem, za które pójdą siedzieć ludzie? To jest brak reakcji na maile Dworczyka. To jest to, co kiedyś pan mecenas Roman Giertych powiedział publicznie, że najwięcej zarzutów ludzie dostaną nie ci, co robili, tylko ci, co powinni byli działać, a nie robili. I to jest tutaj taka, drodzy Państwo, druga rzecz. Więc mamy tutaj, Tomku, musimy przyspieszyć właśnie wymienianie Janku, tych ludzi. Cykająca bomba, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, tak. Matecznik Dworczyka i premiera Morawieckiego. Jakie tam są zakupy? Zobaczcie, że budżet tam wzrósł 9- czy 10-krotnie. Kupują co chcą, sprzedają jak chcą i co tam naprawdę jest i co było kupowane i co tam się działo. Przypominam Państwu, że Agencja Rezerw Strategicznych skupowała węgiel i ten węgiel leżał na hałdach. Opowiadało się dyrdymały górnikom, że górnicy mają szczęście, że rząd od nich skupuje węgiel, bo to jest nieopłacalne. I sprowadzało się węgiel z Rosji na olbrzymią skalę. Szanowni Państwo, no to wymieniać tego możemy w tej chwili. Tak, to jest kolejna rzecz, na przykład utrzymywanie, nie, no jeszcze trochę, ja trochę powymieniam, utrzymywanie monopolu rosyjskiego na dostawy tego węgla, czyli to była taka słynna historia, o którą powiedział Andrzej Długosz, przedsiębiorca, lobbysta, taki lobbysta w prawdziwym tego stopnia słowa w znaczeniu, czyli legalny, zarejestrowany po prostu, bo to jest zawód, który należy rejestrować i działania wszystkie lobbyingowe zgłaszać. On do tej pory dzierży palmę pierwszeństwa, to jest ponad chyba 61 wejść za kilkadziesiąt milionów złotych. Drodzy Państwo, to jest człowiek, który po prostu okazywał się, bo oczywiście nie ma żadnych zarzutów z tego tytułu, ani żadnych spraw, tylko po prostu okazuje się, że Jarosław Kaczyński, Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik po prostu tak chłonęli mądrość Andrzeja, który rzeczywiście jest człowiekiem bardzo inteligentnym, z bardzo dużą wiedzą, ale żeby płacić mu tyle za konsultacje, to zaprosiliby faceta, to za ułamek tej kwoty by się podzielił, odpowiadałby na pytanie. Ale wyjdzie na jaw, co oni zrobili z kopalniami. Ale właśnie, on opowiedział, właśnie o tym mówię. On opowiedział historię kupna tego, co zrobili z kopalnią Kurpiński, gdzie, drodzy Państwo, zamknęli to kosztem 600 milionów złotych, zamiast sprzedać to, co zostało z tej kopalni, za 200 milionów. I uwaga, drodzy Państwo, całą resztę po prostu mieliby działające przedsiębiorstwo, kapitał niemiecki, szwajcarski, amerykański. Osób mogli tam zatrudnić tak, razem. Tak, przynajmniej. I oprócz tego jeszcze byłoby 3,5 miliona ton węgla. Dlaczego tego nie zrobili? Rozpoczęli negocjacje w sprawie sprzedaży, które następnie bezprawnie przerwano. Jeszcze Polska zapłaci odszkodowanie za to, że uruchomiła proces sprzedaży i do niego nie dopuściła. A jedynym powodem, na którym to zrobiono, to była ochrona rosyjskiego, znaczy rynku, który zajmuje dla rosyjskiego węgla. Gdyby to powstało, to by wypadło 3,5 miliona ton węgla z Rosji, czyli ktoś, kto dzisiaj zarabia te gigantyczne pieniądze, bo 3,5 miliona ton rocznie z Rosji to było dziesiątki milionów po prostu
złote, ale przede wszystkim takich prowizji dla ludzi, którzy nic nie robią, tylko po prostu dostają te pieniądze na konto, tylko patrzą, aha, przyszło. Darzyńcy Polskiego Śląska. Afery hejterskie w Ministerstwie Sprawiedliwości wśród sędziów, to też będzie rozliczone, drodzy Państwo. Co jeszcze, Tomku? Afery z ustawianiem wyroków sądowych, czyli ci sędziowie, którym się wydaje, że można przyjąć zlecenie na człowieka, wydać werdykt, to dotyczy nie tylko neosędziów, bo niestety w wielu wypadkach, może nie tak częstych, jakby chciał Jarosław Kaczyński, ale nie tak rzadkich, jakbyśmy my wszyscy chcieli, po prostu ludzie się po prostu dawali zastraszyć z różnych powódek i po prostu wydawali takie wyroki, to też będzie podlegało rozliczeniu. Tutaj nie może być żadnej taryfy ulgowej dla prokuratorów, którzy łamali prawo, dla przede wszystkim na przykład dla twojej prokurator na przykład, która nie dopuszczała do ciebie bliskich powyżej pół roku. To jest Przez rok nie miałem telefonów i widzeń. No właśnie, to jest, i to już jest, drodzy Państwo, to jest tortura i to nie jest jakaś nasze określenie publicystyczne, taka jest definicja tego, co zrobiono Tomkowi. Dowodów przestępstw tak, funkcjonariuszy. Nie zajęła na przykład monitoringu, gdy cię pobito, żeby nie było dowodów materialnych przestępstwa. Do akt moich obrońców, sędzia Gonciarek dopiero tę sprawę. Tak, no to są, drodzy Państwo, tego typu historie, czyli zamykamy faceta, chcemy go, tego, to są przestępstwa. Zostaną i rozliczone również ci funkcjonariusze ABW, którzy na przykład teraz bezprawnie odcięli dostęp do strony mczas.com, strony, która jest zarządzana przez Tomka Zomera, dziennikarza z ponad 30-letnim doświadczeniem, który został tutaj potraktowany jak terrorysta, czyli Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego blokuje mu portal, który czyta regularnie 2 miliony Polaków. Jest portal, ma kilka milionów odsłon miesięcznie i 2 miliony stałych użytkowników i nagle zaczynają go blokować w Polsce na podstawie decyzji, która nie podlega zaskarżeniu, ponieważ jej w ogóle nie doręczają. Czyli, drodzy Państwo, taki sąd kapturowy, paragraf 22, czyli Ząbr nie może tego zaskarżyć, ponieważ to jest ściśle tajne, ponieważ jest prowadzona ściśle tajna operacja. Porównaj treści, które pisze i które przekazuje Zomer, a treści Sokulskiego. I nie ma problemu. Ale nie, no to, ale to Tomku, to nawet jeszcze nie o to chodzi, dlatego że tu nie chodzi o treści. Bo jeżeli Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie podoba się treść, to ma redaktora naczelnego, może go wezwać, może mu, przepraszam, postawić zarzut, może mu zrobić tego, może mu poprosić go, nakazać mu zdjęcie konkretnych materiałów, ale nie może cenzurować, usuwać dostępu do 30 lat pracy autorów tekstów, między innymi moich tekstów, których jest tam dużo w najwyższym czasie, więc to jest po prostu... Łamią prawo, to jest po prostu bezprawne i to jest tak jak ten funkcjonariusz, który się podpisał pod zablokowaniem, pod przełamaniem twojej blokady twojego telefonu i włamał się do tego, no jemu się ciepło zrobiło, jak zobaczył, że prokurator będzie musiał odpowiedzieć personalnie, kto wcisnął ten guzik, bo tam sąd zadał takie pytanie, że zanim umorzycie, to personalnie kto dokonał złamania blokady. Tak samo będzie tutaj, kto wcisnął guzik i zaczyna cenzurować media, do czego nie ma prawa, bo drodzy Państwo, tam się wszystkim wydaje, a Ząber, ruska onuca, człowiek tam, takie teksty chodzą, co tam się awanturować. Szanowni Państwo, jeżeli tu się nie, to nie się, to nie staje, nie staje się w obronie poglądów Tomka Ząbera, tylko staje się w obronie prawa do głoszenia poglądów. Demokracja ma to do siebie, że można głosić wszystkie poglądy, które nie są przestępstwami z kodeksu karnego, a jak ktoś głosi takie, które uważają, że podlegają pod kodeks karny, to się rozpoczyna sprawę z kodeksu karnego, a nie... W jakiś sposób, tak, panie... ale nie, a nie, a nie, a nie wchodzimy z cenzurą, zamykamy dostęp do portalu i nawet nie informujemy o tym, że to zrobiła ABW. Zomer się dowiedział z pisma Netli, która napisała, że blokady dokonano na polecenie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wszystkie inne telekomy pisały, że działają zgodnie z ustawą, nie ujawniając, że chodzi o ABW. Drodzy Państwo, dochodzi do takiej sytuacji, w której człowiek się znalazł w takiej sytuacji kafkowskiej. Ja się śmieję,
bo ja Tomkowi Zamarowi mówiłem, że PiS to jest banda kolesi, którzy wprowadzają faszystowski ustrój, którzy chcą, abyśmy wszyscy skończyli. Ja mówię do Tomka Zamora, my w najlepszym wypadku, bo ja myślę, że już Tomku dla nas to już nie Bereza Kartuska, i Dla nawet nas to nie. już kara śmierci przywróciło No najchętniej. właśnie, no właśnie chciałem to powiedzieć, że już nawet nie psychiatryk Tomku. Jarosław po prostu dyszy, dyszy tam po prostu. To nawet jest śmieszne, drodzy Państwo, jak nam wiewiórki przekazują po prostu. On ma takie pod naszym adresem odmarzeń pod hasłem, dlaczego to tak daleko zaszło. Przecież ja mogłem to rozwiązać, mogłem pogadać, mogłem to wszystko naprawić. Gdyby tacy ludzie pracowali dla mnie do drugiej wersji pod hasłem zniszczę, gnoję po prostu, rozjadę, wrzucę po prostu do przepaści. Komiksowe to wszystko, drodzy Państwo, jest. I Media taka. no, czy powiem szczerze, jak ktoś mnie ostatnio tam dziękował na tym, to powiedziałem, że obok właśnie informacji. Obok informacji z tymi takimi podziękowaniami od ludzi, których nawet bym nie przypuszczał, że nas oglądają, Tomku, to właśnie mówię, to takie właśnie informacje z tego właśnie, jak to wąsik wbija zęby w blat. Po prostu Jarosław się denerwuje. Taki, no A to powiedzmy, tylko 2 godziny prawdy dziennie. że nie fanatyk, macha piąstkami, ma, starszy człowiek macha piąstkami i wygraża nam i krzyczy Ale przecież, Europejczyk. my jesteśmy, my się nigdzie nie ukrywamy, można nas łatwo dostać. Jak się nas wzywa, to zawsze grzecznie przychodzimy, gdzie nas wzywają. Nigdzie się nie ukrywamy, wszystkie pisma procesowe odbieramy. Więc o co chodzi? No, natomiast, szanowni państwo, kto jeszcze, żeby nie było, że kogoś pominęliśmy z tych dużych Mówi, misiów? nie dostaniemy owoców zwycięstwa. A, Jacek Kurski. Szanowni Państwo, to jest facet, który będzie musiał się dużo nagimnastykować. Przede wszystkim, drodzy Państwo, to, co on zrobił z telewizją publiczną, to nie jest bezkarne, dlatego że, jak to zwracał uwagę mecenas Giertych, telewizja publiczna ma standardy informacyjne, które Jacek Kurski złamał, i za to jest odpowiedzialność karna. Oprócz tego są oczywiście działania na szkodę spółki, oczywiście są pieniądze, które są wydawane były w sposób nieuprawniony na, no bo, drodzy Państwo, no. Ja bym chciał się dowiedzieć, jak podpada pod rozliczenie, bo to było w mediach dosyć obecne. Jak można rozliczać z TVP jako koszty działania TVP inwigilację Tomasza Lisa z dronów, które finansowała TVP? No to taki drobiazg. A tego jest tam, drodzy Państwo, znacznie, znacznie więcej. Procedury, Janku, tak, dzisiaj już będę i żeś zrobił lisa. No, chcesz wygrać, koniecznie, musisz wygrać ze mną. Ale to jest Jacek Kurski, to na pewno, drodzy Państwo. Kto jeszcze? Kogo mamy tam jeszcze z tych ludzi, żeby się tam komuś, żeby nie wiem, żeby się. Jak ktoś przyjrzy się tym kontraktom zbrojeniowym, No tak, tym oczywiście. zakupom, które w tej chwili próbują nam przedstawić jako zbawienie dla Polski. Zobaczycie Państwo, z tego wyjdzie duży problem. Wyjdzie duży problem. Poświadczenie nieprawdy, ten cały zamach smoleński, ten cały cyrk z tym zamachem smoleńskim, to, drodzy Państwo, też jest będzie jedna wielka odpowiedzialność. Cela plus. No i, drodzy Państwo, cela plus dla wszystkich tych panów, którzy brali pieniądze ze spółek Skarbu Państwa za reklamę. CPK. CPK, tak? No, tak, oczywiście. Ale przede wszystkim ja teraz mówię o tych ludziach, którzy brali pieniądze, drodzy Państwo, na funkcjonowanie, znaczy na pieniądze na reklamę kompletnie nieadekwatne do wielkości tytułów. Ja, drodzy Państwo, kiedyś rozbawiłem się setnie, bo ja kiedyś też miałem taką propozycję, to były rządy zupełnie innej partii niż PiS. I przyszedł mi właśnie taki człowiek z PKN Orlen i mówi: ty weź, ty się odpieprz, ja ci dam dużą kampanię do tego, zostaw ten Orlen w pokoju, ja ci dam dużą kampanię tutaj za kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie do panoramy fachowej. Ja popatrzyłem na niego i mówię do niego: chłopie, ty widziałeś, jaki to ma nakład?
Ty widziałeś tego, że za kilkadziesiąt tysięcy złotych to będziesz miał jedne, ty, a ty chcesz to miesięcznie, cyklicznie wydawać, to miałbyś, możesz na paręset lat do przodu po prostu wykupić po prostu tego, więc mówię, przecież to jest po prostu wytworzenie. Biegły przy tym, to po prostu Daj to rozumiem. spokój, to nawet, więc ja mówię, czy wyście się po prostu, już moje kwestie moralne, ale ja tylko Państwu pokazuję, że to nie jest, to nie, PiS nie był pierwszy, który zaczął takie rzeczy robić, tylko on był pierwszy, najgłupszy, którym się wydaje, on im się wydaje, że oni się na końcu uchwalą w końcu, tylko że teraz im Duda tego nie podpisze. No, Sakiewicz otrzymujący takie środki na te swoje Na media. TV, bo wiecie Państwo, na przykład ta TV Puszcza, najpierw ogłosili, że to będzie sfinansowane z Unii Europejskiej. Potem jak się Unia Europejska zabrała za kontrolowanie, to ogłosili, że nie, 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 to pójdzie do jakiegoś krajowego NFOŚiGW. No i dali parę milionów złotych na projekt, który można było załatwić za kilkadziesiąt tysięcy złotych. I im się wydaje, że oni za Tak to nie pójdą. podobny zrobił leśniczy za kilkaset złotych. To Aha, przecież no było. to, ale dajmy nawet, niech to będzie 50 tysięcy złotych. Proszę. To mamy, drodzy Państwo, po prostu tak gigantyczne złodziejstwo, że to jest ten program. Program, moim zdaniem, opozycji to są dwie rzeczy. Odsunąć PiS od władzy, odsunąć PiS od koryta. Dwa, ukarać winnych największego złodziejstwa w historii Polski. I znaleźć pieniądze, bo część pieniędzy powywozili. Ale I my. to my, a my to zrobimy, przecież my mamy, drodzy Państwo, my mamy takie kajeciki, gdzie zapisujemy, tak, wąsik, mamy kajeciki, gdzie wszystko zapisujemy, ale to są takie wirtualne kajeciki, ty ich nie znajdziesz na naszych komputerach, nawet jak wpadniesz, zabierzesz, to oprócz tego, że oczywiście połamiesz prawo, bo nie będziesz traktował tego jako tajemnicy dziennikarskiej, będziesz się włamywał. Ja ci Znajdziesz ciekawe rzeczy. powiem kiedyś tak, był kiedyś komornik, nie, który strasznie chciał się dopaść i zająć broń Tomka. To były zupełnie inne czasy, drodzy Państwo, zupełnie inni ludzie. No i przyszła ta banda ludzi wsparta zastępem policji, i ten komornik po prostu dopadł się tej szafy z bronią Tomka, którą chciał zabrać. No i, drodzy Państwo, tam parę godzin rozlotowywali to wszystko, a wzięli to wszystko, drodzy Państwo, w zaskoczenie. I na końcu, drodzy Państwo, po tych iluś tam z 10 godzinach otworzyli tą wielką kasę pancerną, gdzie miała być ta broń, i wyciągnęli pluszową krowę. I, drodzy Państwo, to takie w temacie tego, co Wąsik znajdzie, jak u nas wpadnie. Kolega tego komornika siedzi, bo taka największa afera komornicza, także tak. Nie dlatego no, te wojenki tak mu wyszły. Taki pan W, No to bardzo cóż, proszę. co drodzy Państwo, no jak popełnił przestępstwo, to jest we właściwym miejscu. No. Nie zawsze niewinnie. Ja był taki sprawczy, taki mocny, ale to był naprawdę pan, który no, odpowiadał za jedną z największych afer. Pan komornik W, tak mi No powiem. dobrze. Historia na weekend. Niedawno weszła do sprzedaży. Nowy numer, drodzy Państwo. Antypolski Churchill. Czyli generalnie o tym, jak Churchill traktował Polaków. Jak, no, uważał, że niestety zasługujemy, czyli po prostu jako pożytecznych idiotów, czyli tutaj trzeba nas posłać, żebyśmy siali za dymę ku chwale imperium. Tutaj na przykład trzeba nam zamknąć mordy, żeby nie rozwalić koalicji, jak nas wymordowali. Przecież Anglicy od początku do końca wiedzieli, i Amerykanie, że za mord katyński odpowiadają Rosjanie i Stalin osobiście, tylko nie chcieli dopuścić do tego, żeby się świat dowiedział, bo byłby problem, jaki jest interes w tym, żeby jednego zbrodniarza wymieniać na drugiego. Historia na weekend, naprawdę dobry numer, jak zwykle zresztą u nas, Sekret Biedy Rzeczpospolitej, świetny tekst. Drodzy Państwo, dlaczego przez nasz kraj nie jest tak bogaty jak zachód Europy? Płatny agent Piłsudski. Niby wszyscy wiedzą, ale tutaj, drodzy Państwo, są numery teczek, dokładnie to, co wydawało się kiedyś Józefowi Piłsudskiemu, że się nie odnajdzie. Józef Piłsudski miał pseudonim Stefan II. Stefan I to miał pseudonim Walery Sławek, jego bliski kumpel. No i to zresztą kiedyś denerwowało strasznie Piłsudskiego, że on jest Stefan II i że inny donosiciel z jego własnej partii, PPS-u, jest od niego wyżej notowany. To były kiedyś takie momenty. Dopiero potem doszedł do wniosku, że mu się to cholera nie podoba w biografii i zaczął sobie tą biografię czyścić. Najgorzej, drodzy Państwo, że niszczył nie tylko dokumenty, ale również kazał mordować ludzi, którzy mogli mieć kopię albo mieli pamięć. Taka bardzo strasznie niefajna rzecz dotycząca Józefa Piłsudskiego. Jak ja słyszę,
że Jarosław Kaczyński mówi, że jeżeli on jest dyktatorem, bo tak jak go oskarżają, to takim jak Piłsudski, to ja zawsze mówię, że Piłsudski bezpośrednio miał krew na rękach kilkuset Polaków. 400 osób to było te z 13 maja 1926 roku, którzy zginęli przy tych walkach. Około 400 osób. Być może więcej, bo to oficjalnie było 379, ale tam trochę podrasowywali teraz statystyki, żeby nie raziło. Ale później kazał zamordować wiele osób, między innymi generała Włodzimierza Zagórskiego, najprawdopodobniej również generała Tadeusza Rozwadowskiego. Jeżeli nawet nie, to i tak był odpowiedzialny za jego śmierć z powodu tortur, jakim był poddany przez ponadroczny bezprawny areszt. Natomiast raczej było to morderstwo, dlatego że po śmierci tego wielkiego człowieka, którego jedyną winą dla wobec Piłsudskiego było to, że to on wygrał bitwę warszawską, a Piłsudski po prostu chciał w historii być jako ten zwycięzca. Ja mam taką misję właśnie osobistą. Wszyscy mówią, że ja mam coś do Piłsudskiego. Nie, drodzy Państwo, ja po prostu nie lubię takich małych ludzi. A wam powiem jeszcze w tajemnicy. Piłsudski i tak jest o niebo był większą formatem osobą niż Jarosław Kaczyński. Jarosław Kaczyński to jest taki mały, zakompleksiony człowieczek, któremu się wydaje, że tego jego małości nie widać. Drodzy Państwo, no, powiem w ten sposób. Człowiek, który dla realizacji własnych ambicji demoluje własny kraj i którego nie interesuje to, w jakim stanie ten kraj będzie po tym. To jest naprawdę straszne. Dla mnie mężem stanu to jest człowiek taki jak rywal George'a Busha, ale juniora, Al Gore. Al Gore wygrał wybory w 2000 roku prezydenckie, dostał więcej głosów. To oczywiście w systemie amerykańskim nie oznacza, że on nie wygrał, ale w kluczowym stanie, w którym rządził brat jego rywala, dokonano wielu oszustw i zaczęto liczyć głosy. I w trosce o to, żeby nie doszło do bijatyk, bo tak uważano, że jeżeli dojdzie do przeliczenia i ogłoszenia zwycięstwa Al Gore'a, które miało miejsce, no to się tamci nie pogodzą i dojdzie po prostu niemalże do wojny domowej i naprawdę się przerazili. I drodzy Państwo, oni tam wstrzymali to liczenie głosów i Al Gore w imię stabilności systemu, wiedząc o tym, że wygrał te wybory prezydenckie, odpuścił. W imię stabilności systemu, w imię tego, żeby nie demolować amerykańskiej demokracji, odpuścił. I to są takie rzeczy, drodzy Państwo, po których poznać męża stanu. A Jarosław Kaczyński nie dość, że nie odpuszcza, jak przegrywa wybory, to jeszcze robi wszystko, żeby je wygrywać, czyli fałszuje wybory. Jarosław Kaczyński jest facetem, który użył broni totalnej inwigilacji, żeby wygrać wybory w 2019 i 2020 roku. I wszyscy ludzie, którzy dzisiaj, jak na przykład Krzysztof Stanowski, Robert Mazurek, Bogdan Rymanowski, Rafał Ziemkiewicz. Ja mówię o ludziach na jakimś poziomie, nie mówię tutaj o ludziach typu Madzia Ogórek, która po prostu sprzeda się za lepszą kieckę i lepszą torebkę i może tam klepać po prostu dowolnemu reżimowi, co on tam chce. Ona się tam miota od oskarżania Polaków o mordy na Żydach, które oczywiście miały miejsce, natomiast ja do dzisiaj pamiętam, że teraz jest w towarzystwie, które twierdzi, że takich mordów w ogóle nie było. To tak właśnie od ściany do ściany pani się miota. Natomiast ja mówię teraz o takich ludziach i tacy ludzie, którzy się nazywają jakimiś dziennikarzami na poziomie już o takim właśnie, o takich zeszmaconych ludziach jak Ziemiec, jak Adamczyk, to ja nie wspomnę, ale ci jeszcze udają, że są jakimiś publicystami, dziennikarzami. Jeżeli oni, wiedząc co to jest Pegasus, jeżeli wiedząc o tym, że Jarosław Kaczyński po prostu wpieprzył się ludziom do domu, zamontował im kamery, przez które po prostu robił im podsłuchiwał, zbierał informacje nielegalne na temat kampanii wyborczych, zbierał informacje do hejtowania. Oni, drodzy Państwo, zbierali informacje rodzinne, wrażliwe i następnie używali tych informacji do napuszczania członków rodzin na siebie, po to, żeby wywoływać po prostu niesnaski, żeby wywoływać
takie no, tarcia w rodzinie, żeby po prostu demolować ludziom, to się nazywa dezintegrować po prostu rodzinę. Takie po prostu traktowali, Tomek to najlepiej kiedyś powiedział, że tak jak się traktuje grupy przestępcze, oni traktowali przeciwników politycznych, czyli po prostu używali broni, bo to jest broń. No, Tomek jest takim specjalistą od dezintegracji, tylko że Tomek to robił na grupach przestępczych, jak teraz robi to na Wąsiku Kamińskim, co ja lubię patrzeć, jak to robi uroczo, to w sumie, jak on powiedział, że to się niczym nie zmienia, bo i tam to byli grupy przestępcze i to jest grupa przestępcza. I to jest, drodzy Państwo, resume. Szanowni Janku, Państwo. miałeś jedną ważną rzecz. Przypomniałeś o tym temacie z bronią. I wiesz, co ja sobie teraz uświadomiłem? Bo ta sprawa dotyczyła tego, że komornik chciał złamać prawo, ponieważ ja wpłaciłem pieniądze nie jemu, ale na konto sądu, bo on de facto te pieniądze chciał wyłudzić, spekulując datami, znaczy zmieniając daty. I dlatego ja nie mogę mu na to pozwolić. On, zanim sąd zebrał się i odwołał to on chciał mnie upokorzyć i zabrać mi broń. No ja tą broń przeniosłem w inne miejsce i dlatego zobaczył tę krowę. Ale do czego ja dążę? Wtedy uratował mnie sąd. Uratował mnie sąd, bo sąd rozmazał go de facto na ścianie. I to nie chodziło już tylko o mnie. Ale później ten facet poszedł siedzieć, dlatego, no bo to był aferzysta i nie pomogły mu układy w wymiarze sprawiedliwości. Wygooglujecie sobie Państwo, zobaczycie, jedna z takich spektakularnych spraw, gdzie komornik został zatrzymany. Ale to jest, ja. Widzicie Państwo, rzeczywiście, co znaczą niezależne sądy? To Tak, znaczy, to jest. facet. Mając takie układy w wymiarze sprawiedliwości wszędzie, spotykając niezależnych sędziów, nie dał rady. Po prostu nie No dał rady. właśnie, a teraz niestety jest tego tak naprawdę, to jest to, co Teraz. mówi me... to, to, co mówi... nie, to, co mówi mecenas Giertych, że to, co nas dzieli od dyktatury, to jest właśnie ten opór tych sędziów, którzy się nie dali złamać. Nie ma ich niestety, nie ma ich tak dużo, jakbyśmy chcieli, ale jest ich wystarczająco dużo, żeby tej dyktatury nie było. Historia na weekend, redaktor naczelny Aleksander Piński, mój brat, zapraszam na jego kanał. Drodzy Państwo, a my mówimy Państwu do zobaczenia. Chyba już nie będziemy denerwować Wąsika. Drodzy Państwo, to jeżeli ktoś, bo się zbliżamy do końca śledztwa dziennikarskiego w sprawie chłopaka Wąsika, pana funkcjonariusza Prusa. Więc jeżeli ktoś by chciał do nas coś napisać w tej sprawie, bo się ludzie zaczęli zgłaszać, nie była taka naszym celem, ale jeżeli gdyby ktoś jeszcze chciał, to drodzy Państwo, zapraszam j.piński protonmail.pl, przepraszam, ch. Jeszcze raz j.piński@protonmail.ch. Tam prosimy kierować informacje. Oczywiście gwarantujemy anonimowość. O napadzie na pocztę wszystko wiemy. O napadzie na pocztę wszystko wiemy. Tak, bo drodzy Państwo, to jest taka zabawna historia z lat 90., że panowie się popili sobie i napadli na pocztę obok komisariatu policji. I jeszcze, że było jeszcze śmieszniej, nic im za to potem włos z głowy nie spadł. Ale to wszystko Tomek opowie w materiale. A teraz, drodzy Państwo, zbieramy i pamiętaj, Wąsik, po prostu się niczym nie przejmuj. Nadal wysyłaj nam tych ludzi na podstawie artykułu 36 ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Outsourcinguj ten nielegalny. Po prostu to nikt się nie przejmie to o tym, że nielegalnie nas inwigilujecie. Absolutnie. Janku, jedno przestępstwo wśród tych. No to też prawda, to drodzy Państwo, on już osiągnął taką pulę, drodzy Państwo, że mu jest wszystko jedno, bo on tak naprawdę, no co, to jest już, to on już jest po prostu już poza granicami, to znaczy u niego, drodzy Państwo, to już te wszystkie te progi zostały osiągnięte, to znaczy to jest jeszcze z jednej nielegalnej inwigilacji, to już musi nie zrobić więcej, w sumie jest to niestety jakaś logika, ale drodzy Państwo, jak widzisz, Wąsik, jest kara prawna, ale jest też kara u nas, no więc... Pamiętaj, że zaczniemy od funkcjonariusza Prusa, a potem przejdziemy na innych funkcjonariuszy. To jest. A my mamy występy, uwaga, 4 razy dziennie. Czyli Banda niech pan. czerwonoskarpetkowców czy różnych skarpetkowców jest tam potężna. Zapraszamy na 224.pl.
Tam jest nasz portal. Bardzo Was prosimy, żebyście tam przychodzili i udostępniali listę ponad 900 afer. 900 afer PiSu, poczynając od 2000. O pedofilu z agencji wywiadu, też tylko Wąsik przywrócił do roboty. Czy to jest, to są, drodzy Państwo, takie bardzo ciekawe wszystkie historie. Szanowni Państwo, do zobaczenia.